Jazda poniżej dopuszczalnej prędkości, prowadzenie auta od czasu do czasu i tylko na krótkich odcinkach. To tylko niektóre ze stereotypów dotyczących kobiet za kierownicą. A jak jest naprawdę? Zależy tak naprawdę od tego, jak kto prowadzi, a nie od płci, tak mi się wydaje. Więc ktoś może prowadzić dobrze albo źle. Moja siostra na przykład świetnie prowadzi. Nie każda jest zła, nie każda jest dobra. A tak w dniu kobiet to jakimi są kierowcami? Dobrymi, odpowiednimi, właściwymi, wartościowymi. Takimi, jakimi każdy mężczyzna mógłby sobie zażyczyć. Policjanci prowadzili dziś na ulicach Katowic i Żywca specjalne kontrole drogowe pod hasłem Miss Polski i Śląska Drogówka o bezpieczeństwie dwa słówka. Tutaj staję w obronie kobiet, że jesteśmy świetnymi po prostu kierowcami. Jak widać na załączonym obrazku zatrzymujemy samych panów do kontroli, którzy się nie stosują do przepisów, ani jednej kobiety, więc o czymś to świadczy. Kontrolom przyglądały się też przedszkolaki, które przygotowały dla kierowców laurki z przestrogami drogowymi, a paniom podarowywane były kwiaty z okazji ich święta. Nakłaniamy kierowców do bezpiecznej jazdy, żeby mogli dojeżdżać do swojej drugiej połówki, w szczególności nacisk oczywiście na kobiety. I rozmawiamy o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. A jak mówią statystyki policyjne, kobiety za kierownicą powodują o połowę mniej wypadków niż mężczyźni. Przez taki długi czas jak w szkole to jednak można powiedzieć, że rzeczywiście panowie mają lepszy dryg do prowadzenia samochodu, lepszy zmysł obserwacyjny, natomiast panie są ostrożniejsze w tych ruchach. Delikatniejsze, ostrożniejsze, więcej dystansu, wolniej, spokojniej. Coraz więcej kobiet można też zobaczyć za sterami komunikacji miejskiej. Pasażerowie czasami przychodzą, mówią proszę pana, nagle oczy otwierają, to nie pan, tylko pani, więc to są bardziej takie miłe zaskoczenia. A wszystkim paniom, niezależnie od środka transportu, jakim dowodzą, składamy życzenia zdrowia, sukcesów, uśmiechu i radości.